No ja. Witam Was, kochani, upalnie i burzowo. Ciekawą aurę mamy przez ostatni czas, ale przecież nie będziemy o pogodzie rozmawiali, prawda? Pogadajmy może o wędkach. Co Wy na to? Słuchajcie, czas temu omawiałem kij ze stajni chińskiego producenta Kyorin, model Trunchen. W wersji TCS 662L, a niektórzy, którzy śledzą kanał i bloga, wiedzą, że mam również ten kij w wersji ML. I słuchajcie, śledząc już powiedzmy no jakiś czas to, jakie wędki Kyorin robi, obcując ich produktami, doceniając ich generalnie fajną jakość. No, jest to mój chyba ulubiony chiński producent wędek. Spodziewałem się, że jestem w stanie z dużą precyzją przewidzieć wszelkie posunięcia tegoż producenta. I zamówiłem tę ML-kę i powiem Wam, jak rzadko udało im się mnie trochę zaskoczyć. Dzisiaj materiał będzie krótszy i syntetyczny, bo wiele rzeczy jest tu powtarzalne, jeśli idzie o model L. Skupimy się na drobnych różnicach i niuansach, które te wędki dzielą na tym, co tak naprawdę mnie zaskoczyło, bo nie tego się spodziewałem, ML-kę zamawiając. To co, zainteresowani? To zapraszam. Jedziemy. Wiecie co, tak pierwszym moim odruchem, kiedy przyjechała do mnie ta ML-ka i kiedy wyjąłem ją w końcu z pokrowca, to było to, że musiałem natychmiast pobiec po L-kę, rozpakować ją, złożyć ją i położyć je obie obok siebie. I człowiek patrzy, szuka różnic i zastanawia się, o co chodzi, czy te kije się czymkolwiek poza odrobinę innymi napisami na blanku różnią. Ta sama długość blanku, dokładnie, 1,98 m. Ta sama ilość przelotek na tymże blanku z linii Fuji Silk, jest ich 9. Ten sam spacing, ten sam rozmiar, tu się nic nie zmienia. Identyczne, słuchajcie, jeśli idzie o długość i wykończenie dolniki. Wszystko jest tutaj takie samo i te blanki wyglądają łudząco podobne. Doświadczone oko moje mówi mi, że jakaś drobna różnica jest, ale żeby ją sprawdzić, pędzę po suwmiarkę. Mierzę przy przelotce szczytowej w LC 1,6 mm i w MLC, uwaga, tada, 1,6 mm średnicy. Różnice znajdujemy dopiero przy dolniku. Bo tutaj ML-ka ma odrobinę średnicę większą. To jest 9,1 mm, czyli uwaga, tadam, kij jest całe 0,3 mm szerszy, ma większą średnicę niż wersja L. Kije lądują na wadze. Bo w papierach producenta oni napisali, że one powinny ważyć oba 105 gramów.
No i ląduje na wadze ta emelka. Ona waży tam 108 z groszem, czyli wychodzi, że jest niecałe 4 gramy cięższa od wersji L. Jakaś tam drobna, subtelna różnica jest. Czyli drobna, subtelna różnica w wadze, niewielka różnica w zbieżności, tak? No i oczywiście związany z tym inny rozmiar, inna średnica tutaj dolnika. I patrząc na te niuanse, na te drobne różnice, zaczynamy się zastanawiać, próbując na sucho te kije, gdzie one się zachowują bardzo podobnie, czy tu w ogóle jakieś poważniejsze różnice użytkowe tych kijów będą. No cóż, no, trzeba było wziąć nad wodę i wyczochrać, co też uczyniłem. I teraz wszystkim ciekawym, wahającym się, czy LK, czy MLK, czym to się różni, mogę parę rzeczy podpowiedzieć. There's a long time ago, I met Mr. Dracula. He told me, "Do you like Fuencula? It's the new funky dance. We have to dance all nuda for a long time of romance." Fuencula. To w poszukiwaniu tych różnic zacznijmy od akcji wędki i od czułości, którą nam ta wędka oferuje. Słuchajcie, wersja ML jest kijem również szybkim i dość przyjemnie mięsistym, podobnie jak wersja L. Natomiast w akcji jest subtelna różnica. Ten top jest podobnie spolegliwy i delikatny jak w wersji L, natomiast sam blank jest mniej progresywny i szybciej nam się tutaj włącza taki sztywniejszy kręgosłup. Co objawia się tym, że kiedy musimy zaciąć rybę, ta wędka tak jakby dopala nam odrobinę ten motyw, szybciej mamy tam większą siłę na haku przynęty, żeby ją wbić w pysk rybie, mamy odrobinę szybszą reakcję. Czym się to może objawiać, jeśli idzie o względy praktyczne? No, w sposób oczywisty wędka ta ma charakterystykę bardziej pod gumę, podłowienie opadowe i delikatne wskazanie w tę stronę mamy w porównaniu do wersji L. Analogicznie rzecz biorąc, kiedy będziemy chcieli łowić na przynęty typu crank, czyli te wszystkie, gdzie zwijamy to skorby, czy to będzie wobbler typu crankbite, czy to będzie błystka wirowa, czy to będzie cykada, wersja
ML będzie się kijem, który będzie troszeczkę gorzej się sprawował, choć różnice tu są niewielkie, ale jednak będzie troszeczkę gorzej wypadał niż bardziej uniwersalna, bardziej progresywna i liniowa wersja L. I tak to mniej więcej użytkowo wygląda. Krótko mówiąc, jak szukamy takiego gdzieś uniwersała pod szczupaka sandacza na lekko, to wersję L musimy rozważyć w pierwszej kolejności, kiedy szukamy wędki typowo pod gumę, pod opad i bardziej pod sandała, bardziej specjalizowany, wtedy rozpatrujemy wersję ML. I jeśli idzie o czułość, wybranie jednej czy drugiej wędki nie będzie błędem, nie ma to znaczenia. Obie należą do gatunku kijów naprawdę elektrycznych. Transmisja drgań jest na bardzo wysokim poziomie. Obie wędki są pod tym względem świetne. Ale przecież w opisie producenta mamy pewne różnice. Kiedy patrzymy na opis ciężaru wyrzutowego zasugerowanego przez producenta i mocy blanku, pewne różnice też są. Wersja L, producent deklaruje nam, że ma CW w zakresie od 3 do 12 gramów, a moc blanku od 4 do 10 funtów, natomiast ML-ka to 4 do 16 gramów i od 6 do 12 funtów mocy blanku. To jak wygląda kwestia ciężaru wyrzutowego realnego? No przecież ML-ka powinna mieć większy ten ciężar realny, prawda? Ja też tak myślałem. I słuchajcie, po testach nad wodą stwierdzam, że akurat w tej kwestii to, że te szczytówki są identyczne, takie nie różnią się od siebie. Ten ML, który jest, jakbyśmy powiedzieli, odrobinę może sztywniejszy, szybszy, ogarnia taki sam zakres realnie przynęt. W mojej opinii jest to od 4 do okolic 25 gramów. Dokładnie jak wersja L i nic więcej bym mu nie dokładał. Bo moim zdaniem zaczyna się wtedy jego przeciążanie i raczej nie jest wskazane dla tego kija, żeby więcej mu dawać. Jedyne to, w czym zobaczycie jakiś większy potencjał, jeśli idzie o moc tej wędki, to, że ten sztywniejszy, mniej progresywny dolnik w MLC ma również delikatnie większy zapas mocy. I to tyle. I to jest, słuchajcie, cała różnica, jeśli idzie o CW. Krótko mówiąc, praktycznie to samo. Różnice są niewielkie. I teraz, słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka. Bo kiedy przyglądałem się tym wędkom, coś mnie tak tknęło. Ciekawe, czy górny skład od L-ki można założyć do dolnika do ML-ki i na odwrót. Teza z jednej strony może się wydawać dość oczywista, kiedy się popatrzy, jak te wędki są podobne, ale z drugiej strony
Każdy, kto siedzi trochę w tematach wędek, to wie, że czasami to te składy są w ramach jednej serii, tak nie do końca czasami zamienne, nie? I uwaga, tadam, przymierzyłem, sprawdziłem, uwierzcie mi, w tych wędkach, przynajmniej w tych dwóch egzemplarzach L i ML, możemy sobie szczytówkę przekładać z L-ki do ML-ki, z ML-ki do L-ki i one pasują idealnie. Czyli jest jakieś takie dodatkowe pole do kombinacji. Tak jakby. Nie za bardzo wiem do czego. Można by to tak naprawdę w praktyce wykorzystać, ale na przykład jeżeli już macie dwie, a złamie wam się, nie wiem, górny skład, jakoś dacie radę połamać od jednej wersji, to w rezerwie możecie sobie przekładać ten drugi i tu przynajmniej to działa, nie ma żadnych luzów, jest spasowany. Idealnie. Ot taka ciekawostka. To teraz słuchajcie tak, zapraszam na kilka ujęć z nadwody, żeby zobaczyć jak ta ML-ka sobie radzi, a potem przejdziemy do krótkiego podsumowania. Tam jeszcze parę słów będę chciał powiedzieć. Może być miara, wiesz? Ach, jest. Punkty. Punkty. Bardzo dobrze. Punkty, przyjacielu. Otworzysz kamerę? Tak. Gardnij, ja gardę toaletę. Już.
drugi. No znowu chyba ten sam size. Oczywiście siedzi na dozbrojce. Spadając na nią się na chwilkę. Szczurki, 50-taczek. Punkty by pewnie były. W podsumowaniu musimy sobie zadać kilka pytań. Pytanie pierwsze. Czy jeżeli mam L-kę bądź ML-kę z tej serii, to warto dokupić drugi do kompletu? Czy posiadanie dwóch kijów z tej serii L i ML ma sens i jest warte czegokolwiek? Słuchajcie, na moje oko, zwłaszcza kiedy jesteśmy posiadaczami wersji L, tej, którą ja uważam za nieco bardziej uniwersalną, dokupowanie jeszcze do zestawu ML-ki, to trochę się mija z celu. Bo te wędki, będąc trochę różne, są jednak do siebie mocno podobne, a wersja L radzi sobie w tych zadaniach, z którymi wersja ML powinna sobie poradzić, czyli w łowieniu na gumy na lekko, metodą podobną, ona sobie radzi tak dobrze, że w zasadzie bardziej specjalizowany kij, wydaje mi się, nie jest do tego potrzebny. Analogicznie, jeżeli mamy już wersję ML, dokupowanie L-ki do tego zestawu, no też bym się zastanawiał. Są to kije naprawdę mocno do siebie zbliżone i nie wiem do końca, czy ma to sens i czy jest to uzasadnione z wędkarskiego i ekonomicznego punktu widzenia, zwłaszcza, że wędki te nie są tanie i bez żadnych promocji. Taki kiorim to jest koszt 1000 zł z groszem. A na promocję u nich, owszem, można się doczekać, ale czasami się trzeba naczekać. Ale warto, bo wtedy idzie je wyrwać parę stów taniej. Jedna i druga wędka jest świetna. Podsumowując, kochani, parafrazując popularną reklamę,
Nieważne, czy zdecydujesz się na lewego, czy prawego. Każdy jest fajny, lekki, świetnie wyważony, świetnie wykonany, doskonale uzbrojony w dobre przelotki i ma kapitalną transmisję drgani. A obaj być może nie są ci potrzebni. Słuchajcie, w temacie Tranczyna wersji ML i L przy okazji na dzisiaj tyle. Teraz zaspoileruję, może za tydzień się będziemy widzieć znowu, a ja już kończę testy, a w zasadzie prawie zakończyłem testy jednej wędki od Major Crafta. I powiem wam, będzie się działo. Kapitalne ryby sobie połowiłem na ten kij i mam sporo ciekawych spostrzeżeń na temat tej wędki. Tak więc trzymajcie rękę na pulsie, bo niedługo powinien być ciekawy materiał. A za dzisiaj wam wszystkim bardzo dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Six of my legs.